Dzisiaj kolejny odcinek od Maćka, gospodarza. Maciu usmaruje tu prasę, bo się szykujemy na wyjazd. Przyjechaliśmy dziś pomóc z kostkami. I co? Szykujemy sprzęty. Tu wyjeżdżamy na trzy sprzęty. Jeden za drugim, gdzie szedł jak zły. Nie smarowałem dawno, nie pamiętam gdzie kalamitki są. Panie, ładuj pan. Fest, nie żałuj nic. Na raz w roku jest smarowany. Tak jak moja przyczepa. No jak jedzie się ino raz, to wiesz. Parę belatek porobi i... Moje przyczepy dzisiaj są na zarobku. No. Zobacz. Macie jaki malutki w tym ciągniku. Jaki ty malutki w tym ciągniku. Co? Co ty ode mnie chcesz? No raz ty ujedzie. To z motorem jedzie. No nie wiem, chcesz jechać czy mam jechać? Co? Ja żółtym jadę. No kumam. No wyczepę sobie siedzenie z tyłu, nie? Poczekaj. Żeby sola się działa, nie? O. To ty nim jedziesz, jo? No, to pewnie będzie pojadę i ju. Najpierw prawa, potem lewa. Tu masz, na dwójce. No. Dwójki ruszasz i... Dobra, chłopaki, idźcie tam na dół. To mojego tego samochodu. Ale się odzywa. No dobrze, elegancko ci powiem. No.
Maciek meluje, my kostki rzucamy i idzie robota, małe baliki tak zwane. Zobacz co się dzieje. Hit! Hit! Powoli pójdzie. A ten zetorek jest zarąbisty sprzęt. Możemy takiego za 15-taka? Jak Maciek kupił, może 20? Przedni napęd by dorobił i kurde. Wtedy rura. Nie byłoby przeproś, że to tamto, że nie pójdzie. Pam, 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 pam. Szeroki kapeć, przód, tył. Pół, żeby się w rurze zmieścił. Agregat by się dorobiło i nie byłoby przeproś. O. Jedziemy. Nie żałuję nic! Delikatnie. I pójdzie. O, sorry. No, Maciej cofa, Stachu mu tam zapiął przyczepę. Olipkę idzie sprzed, zobacz się. Piękna sprawa. Stasiu zadowolony. Jak u babci na wakacjach. Łapałem pośpiesznie. Tak, jak u babci na wakacjach, robota cały czas. Takie czasy. No i tak to jest, kurde. Ble. Opa. Maciej to na stodole. To dole mówię, na Boże, ma tu baloty ze sianem, a resztę wija, nie ma, jak nie ma po prostu miejsca. Widziałem właśnie, pewnie o te, no wiatę, nie? Dobra, lecimy z tematem. Lecimy na Szczecin. Łapaj, panie Macieju. Dobra, zarzucaj. Zrzucaj wędkę. Nie wiem, czy zdążymy. No to tak. Do kogo mam zdążyć? Do Adriana nie zdążymy, ale do maniury ta. Może załapiemy się wieczorkiem jeszcze, jak będzie kosił. Zobaczymy, ile maniury zejdzie, bo maniury to czas płynie na tym sprzęcie jak woda. I u pana Zbycha. Jutro wpakować się i wyjechać, i na przykład pojechać do Jokera i od Jokera w czas. A jeszcze może, trzeba umoczyć tyłek w morzu. Kurde, wiesz jaka fajna woda była wczoraj. Piękna sprawa. Dobra, no to... Miał być na sportową. Na sportową. No, niech będzie. Na sportową. Tryb będzie sport. Na sportową, więc... Pracy to tryb panowie, sport. Bardzo podziękował za pomoc. Proszę bardzo, nie Macieju. Nie spodziewałem się takiej dobroci z waszej strony, tyle kilometrów przyjechać i przysłowie robić. No, ja jestem mega zadowolony. Szybko poszło. Dziękuję wam bardzo za pomoc. My również za gościnę, dziękujemy też. Nie ma za co, no, nie, aż wstyd by było nie ugościć, no, że tak powiem. Kupimy jakiegoś sprzęta do remontu, przyjedziesz, nam pomożesz. Pomyślimy, zima, nie powiem, no. Będzie zima, to coś się pomyśli, no. Tak na tle kombajnu. Tak. To także wiadomo, że to są żniwa. Czas i... nagli, niesamowicie. No niestety, no, zboża jeszcze sobie nie dojrzały, to trzeba czekać, dlatego zwozimy słomę. Ja jestem wdzięczny i... I co tu jeszcze dalej, chłopaki, powiedzieć?
No co, dziękujemy Macieju za jego gościnę. Za rok przyjedziemy. Za rok przyjedziemy. Za turę się przejechałem. Widzieliście na odcinku. Sprzęt petarda normalnie, może takiego dorwa. Ja przepaliłem żółtą 60. O, tak biegi elegancko. Kurde, jak synchronizatorem miał, nie? No, może tam wstanie. Lepiej niż u mnie. Jak widzicie, no. Popsuł, naprawił i jedzie dalej. Robi robotę niesamowitą, kurde, to. Żegnamy się. U Macieja na kanale będziecie mieli część odcinka, czy w sumie z dwóch perspektyw będzie, także puścimy. Postaramy się puścić tego samego dnia o tej samej porze, tak, żeby była równowaga, każdy, to będzie sprawiedliwie. Dokładnie. Widzowie zobaczą u nas, jak to wygląda troszkę z naszej perspektywy, troszkę tak jak Macieja, jak opowiadał, no i co? No i będzie kamery podzielone, bo trochę ja miałem, nie wiem, ja nie miałem waszej kamery, wy mieliście moją, także... No, troszkę tam nagrałem Maciejowi. No, każdy będzie pan zadowolony, no, nie? I pamiętajcie o... Łapce do góry. I subiku. Tak jest, subiku Macieju, gospodarz. Komentujcie. Tu Maćko Gospodarz, to jest kanał rolnikowo.pl. Zapraszamy wszystkich widzów serdecznie. Pozdrawiamy. I pozdrawiamy. Do następnego. Pa.